Witam w kolejnym odcinku Zagramy w Poldek Driver. Ponownie auto Poldek Off-Rider, 110 koni mechanicznych, trasa Dresdtown, trasa pierwsza. Poziom trudności średni, zaczynamy. 3, 2, 1, start. Na samym początku tutaj Roman jest na trzeciej pozycji. Fioletowy polonez w niego wjeżdża, ten wjeżdża w białego. Wymija białego poloneza i jest na drugiej pozycji. Teraz walczy tutaj z czerwonym, próbuje go wyprzedzić. Przyspiesza, górka, podskakuje. Uderza cały czas w tył czerwonego poloneza, próbuje go ponownie wyprzedzić. Stracił przez chwilę panowanie nad kierownicą, trochę go tutaj zawiało. I jest w powietrzu i prawie wyprzedził już czerwonego poloneza, ale ten dalej jest na pierwszej pozycji, ale już w tym momencie Roman go wyprzedza. Jednak mu się udało wypadać z trasy, mija jakieś drzewa, ale pomimo tego nie zostaje wyprzedzony, jest nadal na pierwszej pozycji. I póki co ją utrzymuje, znowu traci panowanie nad kierownicą, wjeżdża w jakiegoś krzaka, który go zatrzymuje, ale przeciwnicy go nie doganiają, co najlepsze. Teraz strzałka pokazuje, jakby musiał się wrócić, ale on się obraca i jedzie tak, jak droga mu tutaj wskazuje. I okazuje się, że dobrze jechał, ponieważ ta trasa robiła takie kółeczko tutaj i dwie szły równolegle z sobą w tej wewte, będąc dzielonymi tylko przez mur. Bardzo ciekawie zrobiona trasa, jedynie te strzałki i checkpointy postawione w takim miejscu, że trochę mylą zawodnika i ponownie brak kontroli nad kierownicą, obraca się o 360 stopni, wjeżdża w drzewo na dodatek, ale już wraca na trasę i ponownie wjeżdża w drzewo. Co się z tym Romanem dzieje? Cały czas wypada z trasy, jakby tym autem nie umiał jeździć na takich porządnych, brukowych drogach, nie może za bardzo ich opanować, ale póki co tutaj już widzę, że coraz lepiej jedzie. Wraca tutaj na jakichś dwóch majstrów, tam stało i kontrolowało trasę. 12 odcinek, przeciwnicy mają dopiero 9, już tam 10 wskoczył, czyli widać, że Roman ma w miarę jakąś taką przewagę znośną, która daje mu bezpieczeństwo jazdy i to, że nie musi się martwić, że zaraz go ktoś dogoni, jak będzie robić sobie te 360 czy kółeczka kręcił, i teraz wyskakuje w powietrze i wjeżdża w mur, a raczej w drzewo, które wystaje poza teksturę drzewa. No mniejsza z tym. Ponownie wypada z trasy, też tam zakręcił to wcześniej, tylko tym razem się nie obraca, jedynie wjeżdża w drzewko. I nawet na prostej drodze w tunelu potrafi wjechać w ścianę. Co jest dziwne jak na umiejętności Romana, że on tak beznadziejnie jeździ. Teraz ponownie ten taki śmieszny zakręt. I ponownie Roman jakoś tak niezbyt dobrze trzyma się tej jezdni. Jakby to auto, nie wiem, jeździło na samych felgach, czy coś w tym stylu. Wygląda w każdym bądź razie to niepokojąco. I mam nadzieję, że tylko to nic nie wpłynie na... że to nie jest jakiś spadek formy Romana. Jedynie chwilowe jakieś takie... jakaś chwilowa dekoncentracja, bo przeciwnik już jest prawie zaraz za nim. Jest Poltek 1 ma 19 odcinek, gdzie Roman ma 21, czyli już troszeczkę mu ucieka. Ale chyba ten od 19 do 20 jest bardzo długa. Tak, i Poltek 1 ma już ten sam odcinek, który miał zaliczony także Roman. Ale jak widzimy, jest tak naprawdę daleko od niego. Ponownie dwóch majstrów, jakaś tam grupa gapiów i Roman już w miarę tutaj trzyma się tej trasy. Chyba za wcześnie go pochwaliłem, ale jednak nie. Opanował to zawirowanie i wrócił na środek jezdni. I teraz już tutaj w ładny, taki w miarę przystępny sposób pokonuje te zakręty. Ale teraz na tej górce, pomimo tego, że skręcił, chciał jakoś wyskoczyć na bok, wyskoczył na sam środek i teraz nie może tutaj się pozbierać, wrócić na tą trasę, zawadzało wszystkie drzewa. Ale na szczęście wreszcie wrócił i teraz tutaj driftem wpada w drzewo. I ponownie ten tunel, ale już tym razem nie wpada w żadną z jego ścian. No widać, czyni postęp. Przeciwnik, który jest czerwonym polonezem, jedzie chyba na ogonie Romana. Nie ma się co dziwić, w sumie Roman w kilku miejscach zrobi takie głupie posunięcia, tak głupio jakoś powierza w te drzewa. I tyle teraz czasu stracił, że nie zdziwiłbym się, gdyby za chwilę ukazał się naszym oczom gdzieś z prawej lub lewej strony pojazdu Romana czerwony polonez, który tak samo chce dorwać się do pozycji, do pucharu złotego, tak samo jak Roman, albo może i nawet bardziej, pomimo że jest częścią kodu. 33 już odcinek,
Tak samo też przy czerwonym polonezie. I zbliżamy się do mety i meta. Roman wygrał. Brawa. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia.